chciałbym się odnieść do pewnego wątku wypowiedzi profesora, artysty Krzysztofa Zanussiego. Ja podzielam te uwagi dotyczące tak zwanej poprawności politycznej, jakiejś cenzury poważniejszych treści kulturowych, duchowych, religijnych, aksjologicznych. Przepraszam, że takie wymieniam bez konkretyzacji, ale mnie niepokoi. Oprócz tego, i sądzę, że na ten temat już wiele powiedziano, ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ale mnie obecnie niepokoi co innego, mianowicie pewna, powiedziałbym, nihilistyczna postawa tych, którzy deklarują swoje chrześcijaństwo. I myślę, że już jakąś krańcową sytuacją jest to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Akurat zapytano mnie, co sądzę na temat sankcji karnych, za udzielanie, które Orban na Węgrzech wprowadził za udzielanie pomocy uchodźcom. No już po pierwsze, jeśli się uchodźcy nie przyjmuje, to jest to sprzeczne z chrześcijaństwem, z Ewangelią w każdym razie. Kiedy się wprowadza sankcje, wypaliłem dziennikarzowi od razu, zdaje się, że od czasów Hitlera nikt nie karał ludzi za to, że pomagają innym ludziom. To jest ten stan regresu. I jeśli to ma być obroną chrześcijaństwa, to ja tym jestem bardziej przerażony, a, że tak powiem, tym głośnym i strasznie, powiedziałbym, jakimś takim właśnie agresywnym chrześcijaństwem, które no, w gruncie rzeczy staje się nie tylko pseudochrześcijaństwem, ale antychrześcijaństwem. Jestem bardziej przerażony niż tym, że gdzieś tam ktoś nie chce słyszeć o chrześcijaństwie, czy nie pamięta.